Dla każdego dziecka choroba, wypadek, pobyt w karetce czy w szpitalu to wielkie przeżycie. Dzięki pluszakom ratownicy medyczni i lekarze mogą nawiązać lepszy kontakt z małymi pacjentami. Dlatego piąte liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Romualda Traugutta w Radomiu już po raz kolejny organizuje akcję Przynieś coś pluszowego dla dziecka chorego. Tak jak w poprzednich edycjach, szkołę wspierać będzie Centrum Aktywności Seniorów, użyczając miejsca zbiórki. Co warte zaznaczenia, pluszaki może przynieść każdy. Są dwa miejsca. Pierwsze to oczywiście nasze piąte liceum. Przy wejściu jest kosz i tu można odkładać, więc tak naprawdę o każdej porze, tak najlepiej do godziny 16, ale jest też i drugie miejsce, czyli Centrum Aktywności Seniorów przy ulicy Trauguta 31 i tam też można przynosić. To już trzecia edycja zbiórki maskotek. Zebrane zabawki przekazane zostaną Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu. W poprzednich edycjach udało się zebrać łącznie blisko 3000 maskotek. Poprzednie akcje cieszyły się dużą popularnością. Był bardzo pozytywny odzew ze strony instytucji, które odbierały od nas pluszaki. One muszą być nowe. To są pluszaki, które będą przekazywane dzieciom chorym, czy to przez ratowników medycznych, czy w szpitalu. Po prostu te pluszaki muszą być nowe, czyste. Jednak jeśli ktoś przyniesie maskotki w idealnym stanie, ale używane, to one także zostaną przekazane dzieciom, ale w innych okolicznościach. Jeśli ktoś ma w idealnym stanie, ale używane, to na pewno znajdą właścicieli młodsze, malutkie dzieci. I mamy już kilka pomysłów. W zależności od tego, ile będzie tych maskotek, to do tych miejsc trafią. Pluszaki mają zostać przekazane jeszcze przed okresem świątecznym, dlatego ich zbiórka trwa do 20 grudnia.